Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie umyją, rozwiązując przy tym pięści. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmycie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, ale sercem mym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znów tłum do siebie i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Nasze grzechy. Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że widzę was tak pięknie wystrojonych na niedzielnej Eucharystii. To jest bardzo ważne, żeby przychodzić na Eucharystię w odpowiednim stroju. Byłem w minioną niedzielę w swojej rodzinnej miejscowości. Mimo wysokich temperatur każdy z mężczyzn był w garniturze i pod krawatem. Każda z pań była w białej bluzce, albo w jakiejś tam innej, ale w bluzkach, w garnisonkach, w spódnicach. Już się chyba przyzwyczaiłem do tych warszawskich strojów i powiem wam szczerze, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Bo zewnętrznym strojem pokazujemy, że nam zależy na tym, z kim się spotykamy. Jeśli cenimy Boga, szanujemy Go, to wyrażamy to przez to, że przychodzimy na mszę poczesani, umyci, elegancko ubrani, może z jakimś delikatnym makijażem, to Panie. To jest wyraz tego, że szanuję tą osobę, do której przychodzę.
Dziękuję Wam za to, że dzisiaj tak elegancko jesteście ubrani, ubrane. Chociaż Ewangelia zwraca nam uwagę na coś o wiele ważniejszego niż zewnętrzna strona kubka. Bo o wiele ważniejsze jest wnętrze człowieka niż jego zewnętrze. Ale to właśnie dziecko podczas chrztu otrzymuje białą szatkę jako zewnętrzny wyraz tego, co się dokonało w nim we wnętrzu. Więc jeśli na niedzielną Eucharystię ubieram elegancki strój, to też przez to wyrażam, że mam wnętrze czyste. I taka powinna być kolejność. A zatem najpierw oczyszczam swoje wnętrze, a później wyrażam to na zewnątrz poprzez elegancki strój. Bo łatwo, i to dzisiaj piętnuje w Ewangelii Jezus, przyjmować pozory. To znaczy być obłudnikiem rzeczywiście, czyli przyjmować zewnętrzną postawę, która jest niezgodna z wnętrzem człowieka. We wnętrzu człowiek jest grzeszny. Katalog tych grzechów sam Jezus dzisiaj wymienia. Do niego za chwilę postaram się nawiązać. A z zewnątrz udaje kogoś innego. Tacy byli faryzeusze. Ale takich było wielu ludzi, to nie tylko faryzeusze. Niestety dzisiaj wielu jest takich chrześcijan. Każdy z nas musi się pytać, czy i ja nie jestem taki. Że wobec świata udaje kogoś świętego, pobożnego, dobrego, ale w głębi serca jestem największym łotrem. Bo grzech nie wchodzi do człowieka z zewnątrz, ale od wewnątrz. I to też jest szalenie ważne. Bo my często mówimy, nie zgrzeszyłbym, gdyby nie on, ona, gdyby nie radio czy telewizja. Zawsze szukamy powód grzechu gdzieś na zewnątrz siebie. Jezus dzisiaj wyraźnie mówi, to prowadzi na manowce. Tą drogą nie dojdzie się do prawdy. Źródło grzechu jest w moim wnętrzu, w moim chorym sercu, w sercu poranionym. Żeby nie być człowiekiem grzesznym, a świętym, trzeba naprawić swoje serce, a nie serce sąsiadki, współmałżonka, dzieci. Nie serce drugiego człowieka. Swoje serce. To z wnętrza serca, mówi Jezus, pochodzą złe myśli. To jest pierwszy grzech. Najbardziej powszechny. Złe myśli. Pomyślimy o kimś źle. To tak łatwo przychodzi, drodzy bracia i siostry, prawda? A zwłaszcza jak nam ktoś na przysłowiowy odcisk nadepnie. Jak ktoś nam wyrządzi jakieś zło. Od razu go osądzamy. Od razu potępiamy. Tego robić nam nie wolno. Nie wolno. Od wytykania złych postępowań, od wytykania grzechów, od potępiania jest szatan, a nie my. Nie wyręczajmy złego ducha. To jest jego rola. On to robi. Jest tym specjalistą. My to zostawmy. Nie wchodźmy w jego skórę. Złe myśli dalej nie rząd. Nie rząd. Nieczystość nie tylko fizyczna. Zauważcie, Jezus mówi o sercu człowieka, więc nie dochodzi jeszcze do żadnych aktów.
grzech rodzi się wewnątrz, w moich myślach. Pragnienie nieczyste już jest grzechem. Kradzież nie jest wtedy, kiedy coś komuś zabiorę, ale wtedy, kiedy postanawiam coś komuś zabrać. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale już postanowiłem i to już jest grzech. Ciężki. Zabójstwo. Nie muszę nikogo zabić. Ale jeśli moje serce pała nienawiścią do drugiego człowieka i nie jestem w stanie drugiemu człowiekowi przebaczyć, zabiłem. Zabiłem. Cudzołóstwo. Nie wystarczy się przespać z nie swoim mężem czy nie swoją żoną, ale wystarczy pożądliwym okiem spojrzeć na drugiego człowieka. Już się dopuszczam z nim cudzołóstwa. Chciwość. Nie wystarczy tylko, że ukradnę czy pożądam czyjejś własności. Ale chciwość jest wtedy, kiedy doświadczam braku i na nim koncentruję swoją uwagę. Chciwość jest także wtedy, kiedy niezdrowo pragnę czegokolwiek, nawet dobra. Nawet dobra. Można być chciwym, doświadczając na przykład choroby i pragnąc zdrowia. Też można być chciwym. Przewrotność. Raz tak, raz tak. Nie ma stałości w życiu. Człowiek przewrotny kombinuje, jak tylko może. Temu powie tamto, komuś innemu jeszcze coś, po to, żeby było jego na wierzchu. Przewrotność. Podstęp. Podstęp to oszustwo. Podstęp to brat kłamstwa. Tak powiedzieć, tak zamanipulować, żeby może wprost nie wyszło, że okłamałem, ale żeby postawić na swoim, żeby moje było ważniejsze niż czyjeś. Wyuzdanie. Niestety, kolejny grzech sfery nieczystej. To nie tylko to, że ktoś się nieskromnie ubierze i paraduje z gołymi częściami ciała po ulicy. Ale to także nasze dowcipy, które dotykają sfery szóstego przykazania. Żarty. Obelgi. Tak często nam się zdarzają mówić o kimś. Coś, co jest niezgodne z prawdą. Niezgodne z prawdą. Pycha. Pycha. To chyba najgorszy z grzechów. Pycha jest matką wszystkich grzechów. Pycha. Diabeł trafił do piekła z powodu pychy. I ten grzech trzeba w pierwszej kolejności wypędzić z ludzkiego serca. Ale w tej hierarchii pycha to właściwe nieocenianie siebie w sposób właściwy. Uważanie siebie za kogoś lepszego od innych. To mnie spycha. Dobrze o tym wiemy, prawda? Ale to chyba nie najgorszy ze wszystkich grzechów. Bo na końcu tej listy jest jeszcze głupota. Najgorszy z naszych grzechów. Głupota. Głupota to jest po prostu lenistwo intelektu, lenistwo poznania. Myśmy powinni wiedzieć, co znaczą przykazania. Myśmy powinni znać prawo Boże.
mieć je nie tylko w jednym paluszku, recytując każdego ranka i wieczoru pacierz, ale powinniśmy do tych przykazań dostosowywać swoje życie. Głupota to jest wiedzieć, a nie robić. Znać przepisy, znać prawo jakiekolwiek, a postępować wbrew niemu. Wiedzieć, że jest ograniczenie prędkości do 50 w mieście, a jechać 80. To jest głupota. Głupota to jest znajomość przepisu, a jego nieprzestrzeganie. Albo nieznajomość przepisu zawiniona. Powinienem znać, skoro mam prawo jazdy, to powinienem wiedzieć, jakie są zasady ruchu drogowego, a ich nie znam i ich nie stosuję. W życiu duchowym tak samo. Znać przykazania i do nich dostosowywać swoje życie. A zatem, drodzy bracia i siostry, najbardziej powszechnym grzechem jednak, który przydarza się nam, nie komu innemu, nie mężowi, żonie i sąsiadce, tylko nam, mnie i tobie, jest głupota. Głupota. Walczmy z głupotą. Otwierajmy oczy i intelekt na poznawanie prawa Bożego. I zmieniajmy swoje życie, dopóki jeszcze żyjemy na tym świecie. Bo jak już przekroczymy próg śmierci, będzie za późno. Będzie za późno. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To jest coś rzeczywiście niezwykłego. Dbanie o zewnętrzną stronę kubka czy misy nie przynosi pożytku. Tym kubkiem i misą w dzisiejszej Ewangelii, którą ewangelista przywołuje, jest każdy z nas. My jesteśmy tym naczyniem, tym kubkiem czy tą misą. I nie jest ważne, nie jest tak, jak myjecie garnki w domu czy naczynia, nie myjecie tylko jego zewnętrznej strony, ale także jego przede wszystkim chyba wewnętrzną, nie? Bo najbardziej brudna po posiłku jest chyba raczej zewnętrzna strona niż zewnętrzna. Chyba, że ktoś je jak pies czy kot i równo ubrudzona jest jedna i druga strona. Więc powinniśmy dbać w równym stopniu albo jeszcze bardziej o swoje wnętrze niż o swoje zewnętrzną stronę. Swoją wnętrzną stronę. Czym wypełniać ten kubek, którym każdy z nas jest? Duchem Świętym. Duchem Świętym. Jezus przyszedł na ten świat, umarł i zmartwychwstał po to, żeby dać nam w darze Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy otrzymał go Kościół jako dar. Jako dar. Największy. Największy dar. Trzeba nam, drodzy bracia i siostry, zrobić w naszym wnętrzu miejsce dla Ducha Świętego. Pozwolić Jemu działać. Niech On, Duch Święty, kieruje naszym życiem. Poddajmy się Jemu ochoczo. Ale najpierw musimy wysprzątać swoje serce. Zrobić na niego miejsce. Bo wtedy, kiedy nie zaprosimy Ducha Świętego, nawet jeśli posprzątamy w środku, jak w innym miejscu mówi Jezus, przychodzi zły duch i zastaje swój dom piękny i wysprzątany i przystrojony, a potem idzie po 7 innych, gorszych od siebie.
I stan takiego człowieka staje się o wiele gorszy, niż był przedtem. Więc po wysprzątaniu serca trzeba w to serce zaprosić Ducha Świętego i Jemu podporządkować swoje życie całkowicie. Całkowicie. A wtedy, w takim życiu, i to jest miarka, czy papier lakmusowy, nie ma miejsca na złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwo, cudzołóstwo, na pychę, głupotę i wszystkie inne grzechy tego świata. Nie ma miejsca, jeśli podporządkowuje się nie swoim pożądliwościom cielesnym, ale natchnieniom Ducha Świętego. Jak stery swojego życia Jemu oddaje. I w gruncie rzeczy, w życiu chrześcijańskim właśnie o to chodzi. O to chodzi. Po pierwsze, nie szukaj zła poza swoim sercem, ale we wnętrzu twojego serca. To nie świat jest zły, w którym żyjesz. Jedno z największych kłamstw, manipulacji, które szatan wprowadza chrześcijan. To nie świat, w którym żyjemy, jest zły. To moje serce jest złe. Moje serce. Tam jest początek wszelkiego zła. Nie szukać zła u innych, ale szukać go w swoim sercu. To jest strasznie trudne. Ja wiem. Ale to jest fundament. Jeśli zrozumiecie to pierwsze prawo, zrozumiecie wszystko inne. Jak tego prawa nie zrozumiecie, tak długo będziecie siedzieć w grzechach. W tym najgorszym grzechu, głupocie zwłaszcza. Pierwsze prawo. Szukać zła nie na zewnątrz, ale wewnątrz, w swoim sercu. Drugie prawo. Oczyszczać swoje wnętrze z wszelkiego brudu. Swoje serce. Nie sąsiada, nie partnera życiowego, małżonka, ale swoje serce. Z wszelkiego brudu. A potem do tego serca zapraszać Ducha Świętego i Jemu oddawać stery swojego życia. To jest recepta na dobre życie. Na szczęśliwe życie. To znaczy takie, które jest wolne od grzechu. A zwłaszcza od pychy i głupoty.